Już prawie od dekady gromadzimy społeczność pasjonatów procesów sprzedażowych, a w tym roku jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ obserwujemy gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Obserwujemy przewartościowanie ról i modeli sprzedażowych, a wszystko to w kontekście ery rynku pracownika i wzrastającej roli motywowania pracownika, które też jest dzisiaj wyzwaniem. Najistotniejszą sprawą w sporcie, podejrzewam tak jak w biznesie, jest osiągnięcie sukcesu. Ten sukces w sporcie to jest akurat wynik. Wyobrażam sobie, że w biznesie wynik, obojętnie w jakiej materii, w jakiej przestrzeni osiągany, jest także celem samym w sobie. W związku z tym połączenie sportu i biznesu również w tym konkretnym kontekście jest bardzo ważne. Pracując w takich strukturach, gdzie jest bardzo dużo sprzedawców, stale potrzebujemy nowych zasobów. I tutaj właśnie umiejętność pracy z tym młodszym pokoleniem, nowszym, które się rozwijało w zupełnie innych warunkach, to jest ważny temat, no i o tym chcieliśmy powiedzieć. To jest dzisiaj gorący temat. Rozmawiamy o bardzo konkretnych rzeczach. Co zrobić, żeby więcej sprzedać, co zrobić, żeby zmotywować ludzi, jak skonstruować swój system, jak rozmawiać z klientem. No to są bardzo, bardzo konkretne, bardzo precyzyjne rzeczy. I dobrze, że właśnie tak to się odbywa w takim gronie osób, które są praktykami. Zjawisko, które moim zdaniem jest najciekawsze zarówno od strony potencjalnego zagrożenia, jak i od strony największych możliwości, to jest sztuczna inteligencja. My wszyscy oglądaliśmy różne filmy na temat sztucznej inteligencji, niektóre są wspaniałe, niektóre są przerażające. I my postrzegamy sztuczną inteligencję jako drugiego człowieka, tak? Czyli taką jednostkę jak my. Natomiast my tak naprawdę już doświadczamy sztucznej inteligencji, tak zwanej wąskiej sztucznej inteligencji w wielu różnych elementach naszego życia. Ona rozpoznaje lepiej już od ludzi raka czy inne choroby na zdjęciach rentgenowskich czy USG. Ona coraz lepiej prowadzi samochody, ona już zastępuje prawników, ona zastępuje analityków, zastępuje kasjerów. Zagrożenia widzę po stronie ludzkiej, jak w każdej branży dziś, czyli kwestie pracowników, ich motywacji, podejścia do pracy, całe wyzwania HR-owe związane z rekrutacją, utrzymaniem pracownika. To jest czas, który poświęcamy na szkolenie i niezbędne jest to, żeby efekty tych szkoleń mogły się realizować w miejscu, w którym inwestujemy. Jeszcze wiele lat temu, kilka lat temu, mieliśmy tendencję do pozyskiwania danych z bardzo wielu źródeł. Klienci te dane gromadzili, no, był boom na big data, w związku z czym oczekiwali jak największej integracji z różnego rodzaju źródłami po to, żeby te dane pozyskiwać. Natomiast dzisiejszy trend jest taki, że klient nie chce siedzieć i poświęcać bardzo dużej ilości czasu na analizę danych, tylko chce włączyć komputer, zobaczyć wskaźnik, zobaczyć raport i wiedzieć, co będzie dzisiaj i co będzie jutro. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie, motywację, szczere pytania oraz otwartość w dzieleniu się wiedzą podczas tego forum. Już nie mogę się doczekać 10. jubileuszowej edycji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Anna Gapys.